Warszawska średnica 2050. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Ireneusza Merchel, prezesa zarządu Polskich Linii Kolejowych SA. Szanowni państwo, szanowni panowie posłowie, samorządowcy, osoby związane z szeroko rozumianą niepodległością i pamięcią narodową Polski. Jesteśmy w miejscu w przejściu podziemnym, który jest zarządzany przez spółkę Polskie Linie Kolejowe, ale jesteśmy na obszarze szeroko rozumianej kolei, dlatego będę mówił w ten sposób. Kilka lat temu, 3 lata temu, Dworzec Wschodni uzyskał imię Romana Dmowskiego. Społeczna inicjatywa, nie będę opowiadał o szczegółach, bo zakładam, że organizatorzy o tym wspomną, doprowadziła do tego, że dzisiaj odsłoniemy mural pamiątkowy Romana Dmowskiego, który był wychowany na Pradze wiele lat, mieszkał kilkaset metrów od tego miejsca. Ten dzisiejszy dzień jest szczególny. Po pierwsze, jesteśmy w pobliżu 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, gdzie Roman Dmowski był z jednych autorów tej niepodległości. To, co jest ważne również, że za 2 dni mamy jakże ważną rocznicę z punktu widzenia historii Polski, smutną, 17 wrzesień. Wydaje mi się, że ten dzisiejszy dzień to miejsce, gdzie podróżni przechodząc, idąc do pociągu, z pociągu będą mogli popatrzeć, chwila zadumy może, popatrzeć na mural, który tu jest. Ja też uprzedzając czasami pojawiające się pytania, pewnie od państwa mogłyby paść, to chcę od razu uprzedzić. Mural jest elementem ruchomym. W czasie inwestycji, która rozpocznie się na tym dworcu w ciągu 2 lat, będzie przechowywany, następnie wróci w godne miejsce również w podobne lokalizacji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Bardzo proszę o zabranie głosu posła na Sejm, pana Pawła Lisieckiego. Szanowni państwo, w czasach, kiedy próbuje się ojców niepodległości wyrugować z przestrzeni publicznej, w czasach, kiedy historię się próbuje dezawuować, my staramy się te postacie, takie jak Roman Dmowski, brać na piedestał. Staramy się doprowadzić do tego, że pamięć o tych osobach będzie nadal funkcjonowała. W przestrzeni publicznej rzeczywiście starają się niektórzy, między innymi Romana Dmowskiego, ale już słyszałem o Józefie Piłsudskim i innych ojcach niepodległości, o tych, którzy przywrócili nam niepodległość po 123 latach niewoli, ich usunąć z tej przestrzeni. Tutaj taki przykład, gdzie próbuje się rondo Romana Dmowskiego pozbawić tego imienia. Z inicjatywy między innymi mojej, ale również i innych osób, które będą tutaj przemawiały, udało się porozumieć z Polskimi Kolejami Państwowymi, aby Romana Dmowskiego uczcić poprzez właśnie taki mural, który będzie przypominał o tej osobie związanej z Pragą, ale jak bardzo mocno, ale też bardzo mocno wpływającą na Polaków, wpływającą na historię Polski. Trzeba jasno wskazać, że zachodnie granice Polski to jest w II Rzeczypospolitej, to jest głównie dzieło Romana Dmowskiego. Jego myśli, jego działań dyplomatycznych na Zachodzie.
Gdyby nie on, te granice na pewno wyglądałyby inaczej, o wiele mniej korzystnie dla II Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ten mural będzie służył jako miejsce poznawania Romana Dmowskiego, jako miejsce, gdzie będzie można zapoznać się z jego myślą, która tutaj została uwidoczniona. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszam i poproszę o zabranie głosu pana posła Jarosława Krajewskiego. Szanowny panie prezesie, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na to wyjątkowe wydarzenie. Otóż w centrum Warszawy, tutaj na Dworcu Wschodnim, mamy dzisiaj odsłonięcie muralu, który upamiętnia Romana Dmowskiego, jednego z najważniejszych ojców naszej niepodległości. Roman Dmowski pisał: jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Te słowa są aktualne dla każdego z nas i musimy pamiętać o tych, dzięki którym Polska wróciła na mapę świata. Musimy pamiętać o tych i czcić ich imiona i nazwiska, wszystkich ojców naszej niepodległości. Widzę tutaj piękną przestrzeń do tego, żeby to miejsce przypominało o Romanie Dmowskim i pozostałych ojcach naszej niepodległości. Ale ta obecność Romana Dmowskiego w tym miejscu będzie też wyjątkowo przypominała o tych naszych zobowiązaniach wobec naszego kraju. I bardzo cieszy mnie to, że doszło do wspaniałej współpracy tutaj ze strony Stowarzyszenia Władz Samorządowych, Rady Dzielnicy Praga Północ, jak i również Polskich Kolei Państwowych. I myślę, że im więcej takich oddolnych inicjatyw, tym więcej w przestrzeni publicznej miejsc pamięci i miejsc hołdu dla takich wyjątkowych osób jak Roman Dmowski. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i jestem przekonany, że to miejsce będzie służyło naszej wspólnej pamięci o Romanie Dmowskim i innych ojcach naszej niepodległości. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszam teraz, poproszę o zabranie głosu radnego województwa mazowieckiego, pana Wojciecha Zabłockiego. Dziękuję serdecznie. Szanowni państwo, jako samorządowiec chciałbym podkreślić też rolę Rady Dzielnicy Praga Północ, radnych, którzy podjęli taką uchwałę, gdzie prosili o odsłonięcie tego muralu, o jego przygotowanie. Szczególnie podziękowania należą się tutaj radnemu Ernestowi Kobylińskiemu. Ernest, włożyłeś bardzo dużo pracy, wiele miesięcy w to, aby ta inicjatywa się udała. Trzeba było spiąć i kwestie samorządowe, i współpracę z polskimi liniami kolejowymi, a to się wspaniale udało. Także Stowarzyszenie Marsz Zwycięstwa tutaj udało się do tej współpracy zaprosić i to jest właśnie przykład współpracy z organizacji pozarządowej, samorządu i spółki Skarbu Państwa. Podziękowania też ogromne dla polskich linii kolejowych, bowiem państwo modernizujecie polską kolej, dworce, przestrzeń dworcowa kolejowa się bardzo zmienia i wraz z tą modernizacją, wraz z dworcami, które także PKP SA oddaje, modernizuje, pojawiają się patroni takich nowych, odnowionych obiektów, pojawiają się odpowiednie tablice informacyjne, historyczne, edukacyjne i to jest właśnie jedna z takich tablic. Ona pokazuje, że można tą przestrzeń modernizować, nadawać jej charakter nowy, dbać o tradycję i właśnie tych patronów tutaj upamiętniać, więc bardzo serdeczne za to podziękowania. No i czekamy na kolejne realizacje, bo wiem, że one są w planach. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam teraz pana Kacpra Kociszewskiego, prezesa Stowarzyszenia Marszu Zwycięstwa. Szanowni państwo, ja na wstępie chciałem przede wszystkim podziękować, tak jak tutaj pan radny wcześniej wspominał, Ernestowi Kobylińskiemu, który ogrom pracy włożył w to, żeby wesprzeć naszą inicjatywę, tak samo panu posłowi Pawłowi Lisieckiemu i polskim liniom kolejowym za to, że udało się doprowadzić tą inicjatywę, której nie byłoby, gdyby nie wsparcie wielu Polaków, setek Polaków, którzy wpłacali właśnie na tą inicjatywę, żeby ten mural powstał i żeby dzięki tutaj wsparciu właśnie wymienionych osób i
Polskich Linii Kolejowej, żeby znalazł swoje godne miejsce właśnie tutaj na dworcu imienia Romana Dmowskiego. Ja chciałbym powiedzieć przede wszystkim, że no jest taki niestandardowy dość format tego muralu, jeżeli chodzi o zarówno formę jego wykonania, jak i treść cytatu. Nie chcieliśmy cytatu sztampowego, chcieliśmy cytat, który odpowiada, powiedzmy, temu, co dzisiaj się dzieje, temu też, co oczekują poniekąd ludzie młodzi, bo ludzie młodzi niestety zachłyśnięci są dziś nowoczesnością. Mamy dzisiaj czasy liberalizmu, hedonizmu, szalejącego konsumpcjonizmu, czasy, w których zatracamy swoją suwerenność narodową na rzecz Unii Europejskiej, zatracamy też i tożsamość kulturową w związku z masową imigracją. Dziś właśnie Roman Dmowski jest takim wspomnieniem tych czasów, w których takich problemów nie było i chcemy, żeby też w stosunku do młodego pokolenia właśnie ta postać mogła dalej oddziaływać swoją myślą, która nie chodzi tu o same postulaty, bo one oczywiście są anachroniczne w dużym stopniu, a jeżeli chodzi o sposób myślenia, jest to coś na pewno ponadczasowego i chcemy, żeby tutaj właśnie na Dworcu Wschodnim była taka oaza, nazwijmy to, Romana Dmowskiego, jego myśli i tego, żeby ludzie, młodzi szczególnie, się z tą postacią zapoznawały. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę teraz pana Arkadiusza Jabłońskiego, rzecznika prasowego Młodzieży Wszechpolskiej, o zabranie głosu. Dołączając się do podziękowań ze strony kolegi Kacpra dla pana posła, dla pana radnego, chciałem również tutaj króciutko przypomnieć historię tego muralu, przypomnieć historię tej inicjatywy. Na początku 2021 roku strajk kobiet na fali takiej wątpliwej popularności wyszedł z postulatem zmiany nazwy Ronda Romana Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet. Wówczas Młodzież Wszechpolska we współpracy właśnie ze Stowarzyszeniem Marsz Zwycięstwa włączyła się bardzo aktywnie w taką akcję, którą w mediach społecznościowych można rozpoznać pod hashtagiem Dmowski Zostaje. Postanowiliśmy założyć oddolną internetową zrzutkę, na której Polacy, którym przyświecają wartości narodowe, konserwatywne, prawicowe, będą mogli wesprzeć budowę właśnie takiego muralu w godnym dla Romana Dmowskiego miejscu. No, zrzutka przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, uzbieraliśmy dosyć sporą kwotę. Dzięki wsparciu tutaj właśnie panów samorządowców, panów posłów Polskich Kolei dzisiaj widzimy tutaj ten piękny, warto też dodać, że bardzo nowoczesny mural i miejmy nadzieję, że przy każdej okazji, gdy lewica liberalna będzie atakowała nasze świętości, gdy będzie atakowała bohaterów naszej wspólnoty narodowej i będzie także atakowała naszą tożsamość, bo atak na bohaterów danej wspólnoty jest także atakiem na tożsamość tej wspólnoty, to środowiska patriotyczne będą zawsze, tak jak w przypadku tej sprawy, działać zgodnie ku celowi, jaki przyświęca wszystkim patriotycznym organizacjom, czyli dbania o dobre imię najwybitniejszych Polaków w dziejach naszego narodu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zapraszamy w takim razie do odsłonięcia uroczystego muralu Romana Dmowskiego na stacji Warszawa Wschodnia. Zapraszamy panów do tego, aby się ustawili się. Zapraszamy przodem do obiektywów. Bardzo dziękujemy.